Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A kolejnym gościem poranka 7-9 jest Paweł Ozdoba, publicysta, prezes Centrum Życia i Rodziny. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj w Warszawie, ale także w kilkunastu polskich miastach odbyły się pokutne procesje różańcowe za Polskę. W Warszawie frekwencja była bardzo dobra. Można powiedzieć, że poza marszami dla życia i rodziny tego typu wydarzenia odbywają się nieczęsto, więc zacznijmy może od samej daty, bo data też nie jest przypadkowa. Tak, zdecydowaliśmy, aby tą warszawską pokutną procesję różańcową, a także oczywiście szereg innych podobnych inicjatyw w Polsce przeprowadzić właśnie 15 maja. Chcieliśmy tego dokonać pomiędzy dwoma bardzo ważnymi datami. 14 maja bowiem w Warszawie obchodziliśmy Święto Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy. Z kolei 16 maja, czyli już dzisiaj, obchodzimy wspomnienie liturgiczne świętego Andrzeja Boboli. Zatem pomiędzy tymi dwoma wyjątkowymi dniami zorganizowaliśmy wspólnie z wieloma organizacjami katolickimi pro-life i wspólnotami modlitewnymi pokutne procesje różańcowe za Polskę. I rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, w Warszawie to wydarzenie zgromadziło kilka tysięcy osób. Szacuje się, że około 5 tysięcy osób wzięło udział w tym wydarzeniu modlitewnym. To rzeczywiście skala bardzo duża, jeśli chodzi o takie wydarzenie. I jesteśmy bardzo zadowoleni, że uczestnicy tak licznie zgromadzili się. No i oczywiście udało się, mówiąc wprost, pomodlić za Polskę. Wiemy, jaka jest sytuacja za naszą wschodnią granicą, a zatem była to też modlitwa za naszą ojczyznę. Ale drugim bardzo ważnym aspektem, o którym chciałbym wspomnieć, była kwestia wynagradzania i pokutowania za grzechy przeciwko życiu. To była ta druga bardzo ważna intencja tego wydarzenia. No i bardzo dobrze, że warszawiacy tak licznie zgromadzili się w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli i mogliśmy przejść ulicami miasta. Zapytam może przewrotnie, ale spodziewał się pan takiej frekwencji? Wiemy doskonale, że Warszawa nie słynie z tego typu marszy czy frekwencji, jeśli chodzi właśnie o wydarzenia kościelne. Oczywiście, frekwencja była pewnym zaskoczeniem, oczywiście bardzo pozytywnym. Natomiast przyznam, że bardzo uczciwie i bardzo rzetelnie przepracowaliśmy ostatnie tygodnie, aby jak największą grono osób zaprosić do tego wydarzenia. Staraliśmy się to wydarzenie promować nie tylko w internecie, ale po prostu także w poszczególnych parafiach, także za pośrednictwem mediów katolickich. I wydaje się, że udało się dotrzeć do bardzo dużej liczby osób. Trzeba też wspomnieć o tym, że po prostu to daje pewną nadzieję dla mieszkańców Warszawy, dla Polaków, że jednak w Warszawie znajduje się blisko 5 tysięcy osób, które zdecydują się przejść ulicami samego centrum Warszawy, modląc się na różańcu, a w samym centrum Warszawy na Rondzie Dmowskiego zatrzymać się i uklęknąć, ponieważ rozpoczęła się wówczas tajemnica bolesna różańca świętego. Zatem no naprawdę wielki szacun, jak się to mówi dzisiaj współcześnie, dla wszystkich uczestników i chwała Panu, że udało się zgromadzić tak liczną grupę Polaków wiernych, no i pomodlić się za Polskę. To wiadomość bardzo dobra, ale też fundament na przyszłość, zresztą tak jak sam pan wspomniał, daje to nadzieję na przyszłość, ale niewątpliwie miejmy nadzieję, że kolejne wydarzenia tego typu będą miały jeszcze większą frekwencję. Ale przejdźmy do drugiego tematu, bo chciałem też z panem porozmawiać o wczorajszym święcie, czyli Międzynarodowym Dniu Rodziny. To święto obchodzone 15 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku, a jego celem obchodów było pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny. I może wychodząc stąd, chciałem zapytać, jak pan ocenia współczesną kondycję rodziny? To rzeczywiście jest bardzo poważny problem. Pewnie nie jedną konferencję moglibyśmy na ten temat stworzyć i debatować do samego rana. Wydaje się, że kondycja współczesnej rodziny jest w nie najlepszej formie, że się tak wyrażę. Oczywiście abstrahując już od takich problemów życiowych, takich naturalnych, gdzie każda rodzina ma te problemy. Mówię oczywiście o sprawach socjalnych, mówię o warunkach bytowych. To niestety wciąż jeszcze nie jest jakiś problem. Natomiast wydaje się, że także różnego rodzaju inne zakusy czekają na rodzinę. Zakusy ideologiczne, zakusy związane ze współczesnym trybem funkcjonowania, także z tym, że rodziny są narażone na to, że tracą kontrolę nad wychowaniem swoich dzieci. Zwłaszcza też, że chyba chce się po prostu wprost zredefiniować pojęcie rodziny. Kiedyś ono było oczywiste i stałe, a dzisiaj próbuje się inne formy przedstawiać jako rodzina. Tak, i oczywiście to jest element tej ideologicznej walki, która jest nakierowana na rodzinę. Dziś oczywiście mówi się o rodzinie
jako o konstrukcie, który może się składać z dowolnej formuły. Tak naprawdę dwóch mężczyzn, dwie kobiety mogą tworzyć rodzinę, jednocześnie wychowując dzieci. Niestety w polskich warunkach wydaje się, że to jeszcze jest niemożliwe i w zasadzie to jest jakaś aberracja jakichś środowisk niszowych, które nie mają wpływu na opinię publiczną i na polityków. Niestety jednak ten problem jest podnoszony, jest coraz bardziej agresywnie sygnalizowany, ale z kolei państwa zachodnie, takie jak chociażby Francja, Hiszpania czy Włochy, tam już coraz częściej powszechna akceptacja następuje dla takich form tak zwanych homomałżeństw, czy też związków, które rodzinami nie są, ale uzurpują sobie prawo do mówienia o sobie jako o małżeństwie, jako związku dwóch osób tej samej płci, czy też rodzinie wychowującej w takim właśnie związku dzieci. No, dążymy w jakąś ślepą, w jakiś ślepy zaułek, dążymy nad przepaść. No i niestety jako cywilizacja chrześcijańska mamy sobie tutaj chyba wiele do zarzucenia. Powiem, mam wrażenie, nie odparliśmy tego ataku ideologicznego w porę. No i dzisiaj rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji podbramkowej, dlatego też to w ramach Centrum Życia i Rodziny też sygnalizujemy to chociażby podczas wspomnianych przez pana marszach dla życia i rodziny, które w zasadzie w tym momencie zaczęły ruszać. W całej Polsce odbędzie się w tym roku blisko 50 marszów. No i oczywiście ten problem zagrożeń dla rodziny będziemy podejmować. A wspomnę jeszcze oczywiście, bo to się bardzo dobrze wpisuje w ten temat, o którym rozmawiamy. Hasłem tegorocznych marszów dla życia i rodziny będzie i ślubuję ci. Jest to fragment zwroty małżeńskiej, przysięgi małżeńskiej, który myślę, że wielu Polaków już zdążyło sobie ślubować. Ten fragment oczywiście, natomiast nie zapominajmy o nim, bo jest niezwykle cenny, ważny nie tylko dla tych rodzin, dla dzieci, które się wychowują w rodzinach, ale także po prostu dla społeczeństwa polskiego, bowiem pamiętajmy o tym, że demografia nieubłagalnie wskazuje, że Polacy niestety wymierają. O tym trzeba też pamiętać, także i w tej konwencji. Tych wyzwań i zagrożeń jest niestety wiele. Na koniec krótko mimo wszystko chciałbym poprosić pana odpowiedź, jak, albo o odpowiedź, albo o poradę, jak wzmocnić rodzinę, bo zapewne słucha nas wiele rodzin, wielu małżonków. Jak zatem można wspomóc rodzinę w tym, by była jeszcze silniejsza? Oczywiście te wszystkie sprawy socjalne, wsparcie to jest oczywiście wszystko bardzo ważne i mam nadzieję, że samorządy, rząd będzie o tym pamiętać. Natomiast myślę, że w dzisiejszych czasach szczególnie ważne jest wsparcie dla małżonków, dla ich wierności, bo kryzys rodziny to kryzys małżeństwa i widzimy chociażby po szacunkach, jak wiele rozpada się małżeństw. Dzisiaj co drugie małżeństwo statystycznie w Warszawie się rozpada, a co trzecie rozpada się w skali całego naszego kraju, więc myślę, że powinniśmy nacisk położyć na to, żeby zwrócić uwagę, że małżeństwa są nierozerwalne i nie powinny się rozpadać, w szczególności w tak błahych powodach, z tak błahych powodów, jak dzisiaj się często dzieje. Myślę, że ta taka forma edukacji, zachęcania do budowania trwałych związków dziś jest bardzo potrzebna i to pozwoli nam rzeczywiście przetrwać to trzęsienie ziemi, które obserwujemy w obszarze rodziny, w obszarze małżeństwa. Myślę, że każda rodzina powinna być takim świadkiem do tego, żeby pokazywać, że budowanie trwałej rodziny, trwałego związku małżeńskiego jest nie tylko możliwe, ale także potrzebne i powinno być pewnym wzorem do naśladowania. I niech to będzie puenta naszej rozmowy, bo tutaj czas nam niestety nieubłaganie dobiega końca. A moim i państwa gościem poranka 7:09 był pan Paweł Ozdoba, publicysta, prezes Centrum Życia i Rodziny. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. 7:09. To był twój początek.